Dzień dobry. Chciałbym Państwu przybliżyć troszkę przystawki producenta włoskiego Capello. Stoimy przy modelu Quasar sześciorzędowy. Jest to przystawka składana hydraulicznie, sześciorzędowa. Co ją wyróżnia w porównaniu do konkurencji? Budowa z polimerów. Daje nam to lekkie przystawki, zarazem bardzo trwałe. Powoduje nam to mniejsze zużycie tej przystawki, której praktycznie nie widać. Odporność na rdze i uszkodzenia mechaniczne, ponieważ jest mniejsze ryzyko wgniecenia. Tutaj obok jedzie kombajn z przystawką pięciorzędową. Ona w tym momencie ma 8 lat, przepracowane około 1000 hektarów. Praktycznie w ogóle nie widać po niej zużycia. Przystawki te charakteryzują się jeszcze hermetycznie schowanymi napędami. Tak jak w tym przypadku, tutaj łańcuch mamy smarowany olejem. Daje nam to długą żywotność. Tak? Tak jak widać, przy kombajnie Vector pracuje przystawka pięciorzędowa firmy Capello. Przystawka, tak jak wspomniałem, ma 8 lat, praktycznie nie różni się niczym od tej przystawki. Wyróżnia się dosyć dużą trwałością i jakością koszenia, co możemy zobaczyć po ściernisku dostawionym przez tą przystawkę. Przy prędkościach nawet 8-9 km nie pozostawia ona żadnych resztek, wszystko jest doskonale rozdrobnione. Dzięki temu możemy to łatwiej potem przykryć wszystkie te resztki. Jest mniejsze ryzyko omacnicy prosowianki, gdyż te resztki są w miarę dobrze rozdrobnione, jak wspomniałem. Napęd na przystawkę odbywa się z dwóch stron, z lewej jak i prawej strony kombajnu. Do tego sterowanie szczeliną może odbywać się hydraulicznie lub elektrycznie. Przystawka może pracować z każdym modelem kombajnu, każdego producenta. W tym przypadku mamy kombajn Rostermash. Jest to przystawka kompatybilna, tak jak wspomniałem, z każdym kombajnem. Przezbrojenie zajmuje tak naprawdę zdjęcie elementu, czyli ramki mocującej i multi złącza hydraulicznego, aby można było spokojnie pracować z każdym kombajnem. Przy tym kombajnie przystawka wcześniej pracowała z kombajnem marki New Holland, obecnie pracuje z kombajnem marki Rostermash. Nie ma większego problemu, aby to po prostu w szybkim czasie można było przezbroić. Zostawiamy samą ramę od przystawki i przezbrajamy ją do nowej maszyny. W przypadku przystawki składanej sześciorzędowej pod tą osłoną znajduje się napęd łańcucha, łańcuch przystawki. Jest smarowany za pomocą oleju, także ta przystawka nam się nie zużywa. Do tego wyprowadzone podłączenie na wał odbioru mocy, którego nie musimy rozkładać podczas składania przystawki. Nie musimy po prostu tego wałka odpinać, wysiadać z kabiny. Jesteśmy w stanie to zrobić wszystko z poziomu kabiny. Co więcej, przystawka napędzana przez przekładnię bezobsługową. Do tego duży ślimak, który po prostu daje nam dużą wydajność. Nie mamy straty, jeśli chodzi o utratę kolb na polu. Te kolby nam się po prostu fizycznie nie zsuwają z tej przystawki. W przypadku przystawki pięciorzędowej, która kosi obok nas, napęd przystawki jest schowany pod osłoną hermetyczną, także nie ma ryzyka, aby dostał się tam jakiś kurz czy inne zanieczyszczenia. Również duży ślimak jest to standardem w każdej przystawce Capello. Tak jak wspomniałem, no nie mamy tam jakichś większych strat, jeśli chodzi o spadanie tych kolb. Jesteśmy w stanie zamontować na życzenie klienta dodatkowo ślimaki, które będą nam dopychały materiał koszony do środka. Także jeszcze nie mamy takiego ryzyka, że gdzieś nam będzie ten materiał uciekał na bok. W przypadku przystawek sztywnych marki Capello, są to przystawki od 4 do 12 rzędów, mamy do czynienia z osłoną hermetyczną. Nie dostają nam się tam żadne zanieczyszczenia typu kurz, ziemia i inne materiały. Powoduje nam to długą żywotność. Również w każdym modelu przystawki Capello Quasar mamy wszystko, cały ślimak prowadzący jest na bezobsługowej przekładni. Także po prostu daje nam to dosyć długą żywotność i niezawodność w trakcie pracy. Każda przystawka Capello wyposażona jest w czynoże na rozdrabniaczu, które są tutaj pod spodem. Tak jak widać, daje nam to doskonałe rozdrobnienie wszystkich resztek możliwych nawet przy wysokiej kukurydzy. Nie ma po prostu z tym również większego problemu. Każda przystawka firmy Capello w standardzie posiada wskaźnik szerokości szczeliny roboczej. Widoczny z kabiny operatora, my możemy ustawić sobie szczelinę przystawki, aby dostosować ją do wymagań pola, tak? Do rodzaju kukurydzy, jaką kosimy, do jej wielkości i plonowania. Dodatkowo przezbrojenie przystawki finalnie zależy od tej ramy. Tutaj możemy sobie dokupić ramkę mocującą do każdego modelu kombajnu. Jest ona dostępna bezpośrednio u producenta. Czyli możemy zmienić kombajn, zostawić przystawkę i ta przystawka będzie nam służyć długie, długie lata, a możemy tylko zmienić mocowanie do kombajnu. I to wystarcza nam do efektywnej pracy tą przystawką w każdych warunkach.
Każda przystawka Capello serii Quasar wyposażona jest w trzy noże na rozdrabniaczu Łęcin. Daje nam to doskonałe rozdrobnienie wszystkich resztek po kukurydzy, niezależnie czy ona ma 2 metry, czy ma 3 metry, jak ta masa jest duża. Wszystko jest doskonale rozdrobnione. Dodatkowo napęd na każdą sekcję wyprowadzony jest z jednej głównej przekładni. Daje nam to niskie zapotrzebowanie na moc oraz dużą wydajność, a i mniejszą awaryjność. Wiadomo, im mniej przekładni, tym mniejsze ryzyko, aby coś się zepsuło.